Tomek, jest mi naprawdę niezmiernie miło, że jestem taką jakby jedną z pierwszych osób, która może pogratulować tej nominacji do reprezentacji Polski. Powiedz mi, niedawno rozmawialiśmy, mam nadzieję, że pamiętasz, że mówiłeś wówczas, że jeszcze nie jesteś do końca gotowy na występy w tej reprezentacyjnej, w tej pierwszej seniorskiej reprezentacji Polski. No ale jednak Adam Nawałka stwierdził, że chyba pasujesz do jego koncepcji gry. Dziękuję za gratulacje. No, na pewno dostałem powołanie, trzeba się dostosować, trzeba nagle zmienić tutaj nastawienie. Nie myślałem, jestem zaskoczony, nie myślałem, że to tak szybko się potoczy, ale tak jak mówię, no, trzeba się tutaj inaczej troszkę teraz nastawić, inaczej nastawić głowę, psychikę i walczyć, tak? Pokazać swoje umiejętności. I pokazać, że należało się to powołanie, że nie dostałem po prostu po znajomości tam przy jakimś przypadku, tak. No właśnie, doskonale znasz Adama Nawałkę jeszcze za czasów, kiedy był twoim trenerem w GKS-ie Katowice. Czy możesz nam coś powiedzieć o selekcjonerze? Na pewno jest to trener, na pewno troszeczkę jeszcze się zmienił, bo to wcześniej miałem z nim do czynienia, tak? Później praca w Górniku, jednak odbył kilka staży, także pewnie swój warsztat troszkę zmienił, ale na pewno osobowość i charakter zostały, tak? No, na pewno mogę powiedzieć, że miał bardzo duży respekt i bardzo duży szacunek u piłkarzy, tak? Wiedział kiedy pożartować, wiedział kiedy czas na pracę, tak? Także tutaj na pewno no, wiedział jak też wprowadzać młodych zawodników, tak? Bo wtedy w GKS-ie by było paru młodych zawodników, także wiedział gdzie i kiedy wprowadzić takich moich zawodników i wiedział jak podejść do nich i jak im wytłumaczyć co mają robić na boisku i tak dalej. Także tutaj na pewno jest bardzo, bardzo konkretny i na pewno sobie poradzi. Przeszedłeś przez wiele szczebli tej kariery reprezentacyjnej. W pewnym momencie byłeś nawet kapitanem naszej młodzieżówki. Czy wówczas wtedy nie myślałeś, że te bramy do seniorskiej reprezentacji są już dla ciebie otwarte? Co tak się naprawdę stało, że przez pewien okres czasu tak jakbyś zniknął z tego świadka futbolowego? No tak, na pewno juniorska kadra się troszeczkę różni od tej starszej, tak? No, udało mi się przejść przez prawie wszystkie szczeble tych kadr juniorskich. Nawet, tak jak pan powiedział, w pewnym momencie byłem kapitanem, także na pewno to jest też ogromne wyróżnienie. Ale no, czy znikłem? No, na pewno na chwilę jest ten przeskok, tak? Z kadry juniorskiej do pierwszej reprezentacji jest bardzo wielki przeskok, także tutaj musiałem troszeczkę. Grałem też w pierwszej lidze, tak? Ja grałem w kadrach juniorskich, grałem w pierwszej lidze, także tutaj też no, małe szanse były dostania powołania do pierwszej reprezentacji. Na pewno musiałem na tym najwyższym szczeblu rozgrywek troszeczkę nabrać doświadczenia, troszeczkę bardziej więcej meczy zagrać, także. No tutaj na pewno cieszę się, że tutaj przyszedłem i to na pewno pomogło. A czy jakaś nominacja bardzo Cię zaskoczyła, czy tak jak po prostu większość mediów mówi, największym zaskoczeniem, które otrzymał tę nominację, jest bramkarz Dolkamo Ząbki? Moja mnie zaskoczyła ta, jak najbardziej, ale no na pewno jest parę zaskoczeń. No, nikt się nie spodziewał, że trener powoła zawodnika z pierwszej ligi. Tak? No, widocznie przyglądał mu się wcześniej i uznał, że zasługuje na to powołanie. Jest jeszcze kilku debiutantów, także no nic tylko się cieszyć i na pewno to będzie mobilizacja do innych kolegów, że każdy może dostać powołanie. A myślisz, że ktoś z twoich kolegów ze Śląska Wrocław wkrótce może otrzymać takie powołanie? Tak, jak najbardziej, tak. No, jest kilku ciekawych zawodników. Na pewno ten Wokaj obserwował, bo wiem, że był na jednym meczu teraz graliśmy z Lechią Gdańsk, także na pewno obserwował naszych zawodników. Na pewno no myślę, że w niedługim czasie ktoś dostanie powołanie. Czyli nawet jeśli niestety nie uda Ci się zadebiutować w żadnym z tych dwóch spotkań reprezentacji Polski, tego czasu na pewno na zgrupowaniu nie uznasz za stracony, prawda? Nie, oczywiście. To dla mnie jest ogromne wyróżnienie dostać same powołanie, tak? No, na pewno treningi, już same treningi, czy to z Robertem Lewandowskim, czy to z Jakubem Baszykowskim, czy innymi zawodnikami, którzy grają już na tym najwyższym szczeblu, na pewno dużo mi dadzą doświadczenia i obycia takiego. I wyciągnę z tego wnioski i będę wiedział, czego mi jeszcze brakuje i na czym muszę pracować. Tak? No, oczywiście liczę po cichu, że zadebiutuję, tak? Przynajmniej no, nie mówię, że w pełnym wymiarze, ale
jakieś tam minuty, mam nadzieję, że dostanę szansę. Jesteś nominalnym środkowym pomocnikiem, ale w ostatnich spotkaniach nasz trener Stanisław Lewy często wystawia cię po prostu na prawym skrzydle. Myślisz, że Adam Nawałka wystawia cię też na prawym skrzydle, czy jednak wróci do tej twojej naturalnej pozycji? No, po ostatnim meczu, nie wiem, jak był na meczu i oglądał, grałem akurat na prawej pomocy i na prawej obronie później, także no, nie wiem na jakiej pozycji, ale myślę, że na tym środkowym pomocniku, tak, bo to jest moja nominalna pozycja, także myślę, że tutaj jednak mnie powołał. I tam będę sprawdzany przez trenera Adama Nawałkę. Ja ci oczywiście raz jeszcze gratuluję i życzę wielu asyst i bramek. Dziękuję, no zobaczymy.